Mateusz, no twoja mina mówi bardzo wiele, ale powiedz nam, co się dzieje w twojej głowie, co ty czujesz teraz? No, nie tak to miało wyglądać. Jestem po prostu mega smutny, bo chcieliśmy grać dalej, a no nie udało się. Słowenia zagrała kapitalny mecz, to im trzeba oddać. No nie wspięliśmy się na jakieś swoje wyżyny, zagraliśmy słabiej niż w ostatnich meczach i, no i bardzo mi smutno. Czego zabrakło? Jak ty w ogóle ocenisz te wszystkie mecze na mistrzostwach? No bo one, nie oszukujmy się, nie wszystkie wyglądały najlepiej. Tak, ale byłem optymistą po tych dwóch meczach w grupie z Finami, ze Stończykami, bo naprawdę tam fajnie to wyglądało, zazębiało się na boisku. No dzisiaj naprawdę było ciężko. Bardzo dobrze zagrywali Słoweńcy i no, było nam ciężko. Myślisz, że przyczyniło się do ich dobrej gry to, że oni już grupę rozegrali w Krakowie? Nie, może już nie szukajmy wymówek w postaci hali, bo nic to nam nie da na ten moment. Przegraliśmy. No, trzeba to wyrzucić z głowy. Co dalej z tą drużyną? Tak na ten moment. Jeszcze raz pytanie, bo nie. Co dalej z tą drużyną? Na ten moment. Co ty chcesz powiedzieć? No nie wiem, mam nadzieję, że dalej to będzie funkcjonować. Tych porażek ostatnio już troszkę mieliśmy, więc myślę, że bardziej zwycięstwa by nas wzmocniły niż porażki, a no nie idzie, coś się zacięło i musimy to jakoś naprawić, żeby to wróciło na właściwe tory. A co byś powiedział kibicom? Poprosił o dalsze wsparcie. Żeby nas nie skreślali.